Lili, przede wszystkim gratulacje dla Ciebie za Twoją dzisiejszą bramkę. Jest to Twoja druga bramka w sparingach przedsezonowych. Przypomnij mi, pierwszą bramkę zdobyłeś w meczu ze Stalą Rzeszów, teraz już kolejna w meczu z Las Klins. Powiedz, daje to więcej pewności siebie na resztę spotkań? Dziękuję bardzo za gratulacje i oczywiście daje to więcej pewności dla mnie. I jako napastnik jestem szczęśliwy za każdą strzeloną bramkę. Powiedz nam, jak się czułeś dzisiaj na boisku? Czułem się fajnie. Nie był to łatwy mecz dla nas dziś, ale jestem szczęśliwy, że zrobiliśmy dobry wynik i że się nam to udało. Trzeci dzień zgrupowania tak naprawdę już dobiega końca. Powiedz, jak się czujesz na obozie? Trenujecie dwa razy dziennie, są to intensywne treningi. Są już może jakieś oznaki zmęczenia? A oczywiście jesteśmy trochę mocno zmęczeni, ale od tego jesteśmy na obozie, abyśmy byli dobrze przygotowani na ligę i jak mówię, to jesteśmy tutaj, abyśmy robili dobrą pracę. Jak Wam się podoba ośrodek? Oceń warunki, które tutaj panują, infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Dla mnie jest to bardzo fajnie. Wszystko się mi podoba tutaj, od boiska, od tej części regeneracyjnej. Czy pokoje, czy jedzenie, czy jak mówię, wszystko jest fajne i możemy mieć w głowie tylko na piłkę. Intensywny czas przed Wami, jutro szybka regeneracja, a w poniedziałek już kolejne spotkanie z Olympiakosem. Jakie są cele przed tym spotkaniem? Dziś, jutro zrobić nową regenerację, przepraszam. I oczywiście nie będzie to łatwy mecz, ale cel jest, że się dobrze przygotujemy i powalczymy o dobry wynik.